Mam nadzieję, że ty i twój pomiot nie macie dziur w niepożądanych miejscach. Nic nam nie jest. Oj, Złotko, o niego nie musisz się martwić. Porządnie go obejrzałam, kiedy tylko Freyr był już przygotowany do drogi. Doprawdy? Idealnie. Hej! Hej, ja... Zniszczyłeś kwiat? Nie, to prezent. Dzięki, ale zatrzymaj go. Powiedz temu jednookiemu orzecholizowi, że jest mi dłużny! Kończę teraz i w przyszłości! No proszę, miło mi cię widzieć, wasza bogińskość. Wtłoczyłem magię pieczęci w łuk gówniaka, ale... Co jest z tobą nie tak? Szef zawarty się na śmierci poci jak nut. Ja, ty postanowiłeś walnąć sobie w dzwonki? Ale z ciebie fajfus. Pomyślałem, że chciałbyś to odzyskać, zanim wrócisz do rozbijania się po świecie. A, tylko nie przesadź z tą radością. Nie ma za co. Denerwujesz się? Co? Stul pysk. Nie, jeb się. Spotkanie z panią kuźni obudziło we mnie wspomnienia. Myślałem, że takie rzeczy są właściwe tylko mojej ojczyźnie. Wykuwające broń syreny? Ano. Dobrze pamiętam nimfę z jeziora o imieniu Nimue. Doskonale posługiwała się mieczem. Mimirze. Nie miałem na myśli niczego zdrożnego. Wstydź się. To nie działa. A? Co znowu tym razem? Z drogi! Niech no spojrzy. Możesz, kurwę! Czy ja muszę w tym cholernym mieście wszystko naprawiać sam? Durlinie. To tobie zawdzięczamy świeżość powietrza wpadającego nam do nosów? Wyłączyliśmy platformy. Trudno zaprzeczyć. Przyjmijmy, że dokonaliście tego zgodnie z zasadami 97-częściowego podręcznika BHP opracowanego z myślą o funkcjonowaniu, naprawie i dezaktywacji wspomnianego sprzętu. Jak sobie chcesz. Słuchaj, nie znam się na przeznaczeniu, ale wiem, że Heimdall był jak zaschnięta plama na starych, cuchnących gaciach. Jeśli miał skrzywdzić dzieciaka, to dobrze, że już go między nami nie ma. Norny by się z tobą nie zgodziły. Zdanie trzech zatwardziałych starych panien jest warte tyle, co pierdnięcie kozy wokół cyklonu. Nie zwracajcie na mnie uwagi. Wiem, że mnie tu nie chcecie. Tego nie mówiłem. Nie musisz. Szef nieustannie mnie gdzieś posyła i nawet wiem dlaczego. Jestem nie do zniesienia. Nienawidzicie mnie. Nie jesteś moim wrogiem. Jesteś najwyżej kimś obcym. Czyli nie nienawidzisz mnie? Nie czuję do ciebie zupełnie nic. To właściwie dobra wiadomość, bo w sumie ty też jesteś dla mnie kimś obcym. Co mnie właściwie obchodzi? Co myślisz? W końcu rozumiesz. Doskonale, panie Kratosie. Dobrze wiedzieć, że nic siebie nawzajem nie obchodzimy. Wal się! To uratujesz tej jeleni? Jeśli nie, całe drzewo umrze. Więc jasne, kurwa, nie śpiesz się. O, więc sądzisz, że zakradną się do Asgardu dmąc wróg, który słychać we wszystkich światach? Nie, że pocałujesz moją siną dupę.